Hej, witajcie, Klaudia, Kuba i Kacperek z kanału Love Explore i dzisiaj zapraszamy Was na wycieczkę do Costa del Silencio na południu wyspy Teneryfa. Costa del Silencio to miejscowość, która została zbudowana w latach 60. XX wieku właśnie specjalnie dla rynku turystycznego, ponieważ to był pierwszy kurort turystyczny i od tamtego czasu nic nie było tutaj odnawiane. Jak widzicie, znajdują się tutaj takie stare kawiarenki, różne bary, restauracje, które no nie grzeszą luksusem. W tej miejscowości tak naprawdę my zaczęliśmy swoją przygodę z Teneryfą, ponieważ tutaj przyjechaliśmy po raz pierwszy i do tej miejscowości mamy duży sentyment, ponieważ mieszkaliśmy tutaj ponad miesiąc czasu. Dlatego możemy powiedzieć, że tą miejscowość znamy wzdłuż i wszerz i możemy Wam trochę dzisiaj o niej poopowiadać. Jeśli ktoś nie jest za bardzo wybredny, jeśli chodzi o jedzenie i nie szuka jakiejś naprawdę bardzo dobrej jakości dań, to tutaj jest taka restauracyjka, w której można kupić dania już od 3,60 euro. I są różne mięsa, są ryby, są sałatki, są pasty, są risotta, makarony w sensie, tak, pasta, makaroni, ragazzi i tyle. Jak coś, to polecamy, bo naprawdę można dobrze zjeść. My w sumie za 3,60 euro można zjeść. Byliśmy w tej knajpie i naprawdę jest spoko. Co na pewno warto zwrócić uwagę w Costa Silencio, to jest Montaña Amarilla, to jest taka żółta góra, która znajduje się zaraz na początku tej miejscowości i tutaj możemy właśnie podziwiać piękne rybki, więc polecamy Wam tutaj wziąć maski i ponurkować. Również polecamy Wam wejść na tą górę i podziwiać widoki z góry na Costa Silencio. W Costa Silencio również zauważycie stare, opuszczone budowle, stary park, wszystko to wygląda jak trochę z Czarnobylu. Niestety no, nie grzeszy to piękną Teneryfą, jaką możemy zobaczyć w katalogach wakacyjnych. No, nie zostało to odnawiane już od ponad 50 lat, więc możemy poczuć wiekowość tej miejscowości. Natomiast taki pozytyw to w tej miejscowości możemy zobaczyć kanarki i wiele takich małych papużek, które latają między palmami. Jeśli chodzi o plaże, to też nie mamy tutaj zbytnio wyboru. Znajduje się tylko mała taka zatoczka przy takim dosyć starym hotelu. No i są tutaj dosyć duże fale, więc polecamy Wam wybrać się na plażę do Las Americas, która znajduje się 15 minut od Costa Silencio. Również w Costa Silencio znajduje się stary, opuszczony takie centrum handlowe Ten Bell, gdzie również nie wygląda to zbyt kolorowo. Raczej nie polecamy Wam chodzić tymi okolicami wieczorami, ponieważ może być trochę niebezpiecznie. No i taki plus, jeśli chodzi o Costa Silencio, to to, że ta miejscowość sąsiaduje z Las Galletas, takim miasteczkiem rybackim. Las Galletas po hiszpańsku oznacza ciasteczka. No i Las Galletas to jest taka miejscowość, która ma już więcej plaż, raczej są to plaże kamieniste i też trochę większe fale, natomiast można tutaj spotkać bardzo dużo lokalnych rezydentów, którzy lubią wypoczywać na tych plażach. W Las Galletas również znajdują się takie szerokie deptaki, taka promenada, gdzie też znajdują się kawiarenki, restauracje, różne bary, można zjeść tapas i dobrą rybę, ponieważ codziennie w tej miejscowości o 9 rano odbywa się market rybny.
Las Galletas czy też Costa Silencio zapłacimy na pewno taniej niż w Los Cristianos czy też Las Americas, więc tutaj jeśli wynajmujemy wakacje z Airbnb czy też z Booking.com, to możemy znaleźć po prostu tańsze apartamenty prywatne na wynajem. No i jest to dobra miejscowość, ponieważ znajduje się blisko autostrady, więc bardzo szybko dojedziemy tam, gdzie będziemy chcieli po prostu jechać na wycieczkę. W Las Galletas również znajduje się plaża piaszczysta w porcie, gdzie nie ma fal, jest dosyć bezpieczna dla dzieci i jest też tu wiele kawiarenek i restauracyjek. W centrum znajdziemy kilka parków i placów zabaw dla dzieci, więc tutaj możemy również spędzić czas z rodziną w tym miasteczku. My akurat byliśmy w niedzielę, więc większość miejsc było zamknięta, natomiast w tygodniu w miasteczku wszystkie sklepiki i te kawiarenki są otwarte. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o Costa Silencio i Las Galletas. Dajcie znać, kto z Was był w tej miejscowości, jak Wasze wrażenia. Przypominamy Wam też, że udostępniamy dla Was zniżkę na Airbnb i na Booking.com, jeśli rezerwujecie wakacje prywatnie. I na koniec taka ciekawostka. W Costa Silencio znajduje się polski sklep marek, więc jeżeli byście chcieli kupić coś z polskich produktów, to polecamy wybrać się do Marka. Dziękujemy Wam za obejrzenie filmiku, pozdrawiamy Was serdecznie. Pamiętajcie, komentujcie, subskrybujcie i dajcie like, jeśli Wam się podobało.